tym zadaniu musimy odczytać zbiór wartości funkcji f przedstawionej na wykresie. Wiemy oczywiście, że wartości to y, wartości funkcji odczytujemy z osi y, zatem po prostu sprawdzamy, jakie wartości przyjmuje funkcja f od x. Patrząc na jej wykres, widzimy, że największa wartość, jaką przyjmuje, to jest 5, przyjmuje ją dla x równego 0, a najmniejsza wartość, jaką przyjmuje, jest to wartość minus 3, ją przyjmuje dla x równego 7. X jednak tutaj nas w ogóle nie interesują, ponieważ pytanie mamy o wartości funkcji, czyli o y. Zatem, jeżeli już wyznaczyliśmy najmniejszą wartość funkcji oraz największą, to upewniamy się, czy funkcja przyjmuje wszystkie wartości po środku. Ta oczywiście przyjmuje, ponieważ jest ciągła, zatem te wszystkie wartości od minus trójki aż do piątki są przyjmowane. Zatem możemy zapisać, że zbiorem wartości funkcji f jest przedział od minus 3 do 5 obustronnie domknięty. No i taką opcję mamy podaną w podpunkcie A.